raz kolejny spotykamy się w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach podczas akcji Zbiórkuj Krwi. Jesteśmy jedyną szkołą ponadgimnazjalną w powiecie chodzieckim, która z takim powodzeniem taką akcję przeprowadza. Bazujemy głównie na uczniach naszej szkoły, pełnoletnich uczniach naszej szkoły oraz absolwentach, pracownikach i miłośnikach naszej szkoły. Zachęcam do oddawania krwi. Jest to akcja, która w naszej szkole odbywa się cyklicznie w grudniu i kwietniu. Myślę, że każdy z Państwa jest w stanie te pół litra oddać krwi, aby ratować ludzkie życie. Co roku przyjeżdżają do nas pracownicy Centrum Krwiodawstwa w Poznaniu. Jesteśmy w stałej współpracy z pracownikami centrum. Udaje się zebrać podczas każdej z tych akcji po kilkanaście litrów. To jest naprawdę bardzo dużo, wspominając, że nasza szkoła nie jest zbyt dużą szkołą. To jest naprawdę ogromny sukces, że taką popularnością w środowisku i szkolnym, i pozaszkolnym ta akcja się odbywa. Propagujemy tą akcję przede wszystkim wśród uczniów i pracowników w naszej szkole, ale także poprzez media społecznościowe, prasę lokalną. Wspominamy także o naszej akcji podczas happeningów przeprowadzanych na rynku w Chodzieży. Zachęcam Państwa do uczestnictwa w tych akcjach. Niestety w Polsce krwi brakuje, przede wszystkim krwi typu BRH-, także osoby posiadające tą krew i osoby zdrowe, pełnoletnie. Zachęcam, bo rzeczywiście, jak można to sprawdzić na stronach centrum, tej krwi dramatycznie brakuje, a zbliża się okres wakacyjny, a krwi nie można wyprodukować, także jest to środek życia, także zachęcam szczególnie osoby, które mają właśnie tą grupę krwi, ale także wszystkich innych, którzy czują się na siłach, mają czas i są osobami pełnoletnimi do oddawania krwi w naszej szkole.